Hajke Zaprasza Marcin Dobrowolski. No to lecimy, a w naszym studiu jest Marek Zmysłowski, autor książki Goniąc czarne jednorożce. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panu, państwu, no i mówimy sobie po imieniu, więc nie będziemy przesadzać. Marku, będziemy mówić o Chinach w Afryce. Z takim tematem rozmowy zaprosiłem cię do naszego studia, ponieważ Jakiś tydzień temu w tym miejscu, w którym ty teraz siedzisz, siedział Sebastian Mikosz, prezes Kenia Airways, linii lotniczej. Zapytałem go o Chińczyków w Afryce i powiedział, że to jest taka siła, która jest coraz intensywniej widoczna. Mhm. On jest, jest w Kenii, Kenia, wschodnie wybrzeże Afryki, geograficznie nawet bliżej niż inne części tego kontynentu. Mhm. Czy ty, będąc w Nigerii, także widziałeś takie, taką silną obecność finansową, ale i za tym idzie polityczną Chińczyków? Zdecydowanie. Nigeria jest w ogóle krajem, w którym Chińczycy są najbardziej, intensy... najbardziej intensywnie inwestują, czy też historycznie, czy jak patrzymy na ostatnie lata. To jest oczywiste, no bo kraj jest krajem największym. Natomiast czy to aż tak widać, to widać to o wiele mniej niż załóżmy w krajach typu Etiopia czy Angola, gdzie w zasadzie inwestycje chińskie odpowiadają, nie pamiętam. Teraz dokładnie liczba, odpowiadają za dobrze, grubo ponad połowę w ogóle jakichkolwiek mm -hmm. inwestycji w tych mniejszych krajach. No tak, Nigeria jest bogatszym krajem, więc może sobie pozwolić na własne finansowanie infrastruktury, jak rozumiem. Y y y hmm. Nie wiem, czy poszedłem aż tak daleko. Ja bardziej, bardziej nawiązuję do tego, że Nigeria jest po prostu ogromnym krajem 200-milionowym i tam jest historycznie bardzo silny wpływ Wielkiej Brytanii i też Stanów Zjednoczonych, więc to się jakoś rozchodzi. Natomiast Chiny w Afryce Wschodniej, w pewnych krajach, weszły tak bardzo głęboko, bo tam jeszcze innego rodzaju imperia wcześniej nie były i bardzo szybko zdominowały, czy też ekonomicznie, czy ekonomicznie w zasadzie swoją, swoją działalność. Także Nigeria. Jak patrzymy na liczby absolutne, to jak najbardziej naj, największe zaangażowanie Chin, tylko to się bardziej rozchodzi z uwagi na samą skalę samej Nigerii. Mm -hmm. Natomiast co do zasady, to chińskie inwestycje zawsze będą bardziej widoczne niż, niż, niż innych krajów, bo Chiny rzeczywiście skupiają się na inwestycjach infrastrukturalnych. No, stare chińskie przysłowie mówi, jeśli chcesz prosperity, to buduj drogi, a siłą rzeczy... Jak zbudujemy nową drogę, to ona wpływa na całe społeczeństwo w sposób o wiele bardziej radykalny niż zbudowanie nowej fabryki, czy uruchomienie szkoły i tak dalej. Wiesz co, tak się, myślę, że gdyby na przykład teraz pojawili się Amerykanie albo Brytyjczycy, czy nawet Francuzi, a, i powiedzieli w niektórych krajach afrykańskich, chcemy. Wam budować drogi, jak nie macie pieniędzy, to wam pożyczymy pieniądze, ale jeżeli ich nie spłacicie, to my zabierzemy wam te drogi, Aha. i wszystko to, co wybudujemy, albo wy budujecie za nasze pieniądze, no to powiedziano by im, że to jest no, kolonializm. Dlaczego to się udaje Chińczykom? Ha. Na pewno Chiny mają troszeczkę inny bagaż historyczny, jeśli chodzi o współpracę z Afryką. Dwa, liderzy afrykańscy nie są głupi, i fakt, że masz teraz kilka mocarstw, tak to nazwijmy, konkurujących o tą uwagę i przestrzeń i inwestycyjną, to tylko zwiększa pozycję negocjacyjną poszczególnych krajów i też Afrykańscy sobie potrafią z tym poradzić. To. To jeszcze jak pamiętam, czytam jakąś książkę historyczną w latach 70., jak kiedy w Kongo odbywały się te wszystkie wojny domowe i tak dalej, to był, był pewien rewolucjonista, który potem został prezydentem, chyba wszyscy wiemy o kim mówią, który najpierw poszedł do Rosji i powiedział, jeśli wygram to lepiej, żebym był po waszej stronie, więc lepiej zapłacić już teraz hmm. i potem poszedł do Stanów i powiedział dokładnie Czuję to samo. samo tak. <grywa> Natomiast Chiny w podejściu do, do krajów afrykańskich są o wiele bardziej apolityczne. W ogóle nie kwestionują, nie, nie, nie komentują. Don't ask, don't tell, prawie że. I forma pomocy jeśli chodzi o warunki biznesowe, jest proste do zrozumienia, aczkolwiek twarda. tak? Czyli daje ci kredyt 0%, jakieś granty, jak pójdzie źle, to dostaniesz, to potem zabierze Ci ziemię, ale z drugiej strony, nie wydaje mi się, żeby ta, ta, ta sytuacja tych inwestycji, które są wykonywane, polegała na tym, że celowo budujemy jak, jakiś, jak, jakiś projekt i przeinwestujemy po to, żeby zwiększyć ryzyko że ten projekt nie wyjdzie. Na przykład w Chinach... Się pożyczamy często, na budowę, ale dajemy takie warunki, że możecie ich nie spłacić. Tak, bo w Chinach często mówi się o tym, czy tam gdzieś jakieś inwestycje w Sri i tak dalej, że celowo zbudowano projekt, który po prostu był przeinwestowany, więc to siłą rzeczy musiało paść. Czy tam w Chinach widzimy jakieś autostrady 8, 8, 8 pasów w jedną stronę. Natomiast jak ja widzę linię Linie komunikacji miejskiej w Etiopii czy jakąkolwiek inną infrastrukturę, to od razu po otwarciu widać, że to działa na jakieś 70% swojego capacity, czyli nie widać tego, nie widać tego przeinwestowania. Natomiast Zachód, jeśli cokolwiek pomaga, no to jest to prosty przelew gotówki czy materiałów, obarczony takimi obostrzeniami jak, a w jaki sposób wy to, by, by, potem tę gotówkę będziecie wydawać, kto tam będzie pracował, czy wasz rząd też przestrzega praw człowieka i tak dalej. Właśnie. Więc jest takie dużo takich, tak zwanych, jak to mówię po angielsku, pain in the ass, yes, y, problemów i formalności i biurokracji, a Chiny mówią, a no to jest grant, to jest pożyczka 0%, ale zamiast za to wprowadzimy firmę i zbudujemy wam, wam drogi, to jest, wydaje mi się, łatwiejsze do zaakceptowania z uwagi na mniejsze. ten mniejszy pain in the ass. Ja nie wiem, jak Jasne. to by było po polsku. No, więc, no, tak, tak, A tak, może tak. lepiej nie będę tłumaczył. Tak, kiedyś jeden z doradców przewodniczącego Si, przewodniczącego Chińskiej Republiki Ludowej, powiedział, że jedynym do zaakceptowania dla komunistów prawem człowieka jest prawo do bogacenia się i bogacenia kolejnych pokoleń. Aha. Dlatego on z tego, z tego prawa wywodzi. Konieczność pomocy państwom afrykańskim, szczególnie tym o y, autorytarnym stylu sprawowania władzy, ponieważ uważają, że tylko w ten sposób państwa są w stanie się bogacić, i dlatego mm -hmm, pomagają -tem. Tym, mm -hmm. tym. A z drugiej strony, y, liderzy afrykańscy pozbawieni są złudzeń, czy, czy system zachodni pozwoli im zbudować równie prosperujący kraj. To Chiny są dla nich w zasadzie jedynym przykładem, który pokazuje, że tak ogromną masę ludzi można tak zorganizować. Żeby oczywiście na, idąc na kompromis, jeśli chodzi o prawa człowieka i wolnościowe i tak dalej, no to jednak mimo wszystko zwiększać wszystkim powoli poziom życia. Wczoraj miałem bardzo ciekawą rozmowę na Koźmińskim na ten temat, z kimś, kto powiedział, że... No na tak, Akademii Lona Koźmińskiego tak, na Akademii Leona Koźmińskiego. Z kimś, kto mieszkał w Chinach ponad 20 lat bodajże i powiedział, że my tutaj w Europie, nam jest bardzo wygodnie siedzieć w kawiarni, popijając herbatkę, krytykować e, jakby zgodę państw afrykańskich na współpracę z, e, z Chinami, którzy, które z kolei same łamią prawa człowieka i też nie zwracają uwagi na łamania praw człowieka w, e, w Afryce. Na, na, jeśli patrzysz na to, o jaki rząd wielkości, jakakolwiek inwestycja chińska poprawia jakość życia w Afryce, mówię tutaj o dostępie do wody pitnej, jed, uruchomienie jednego mostu sprawia, że dojeżdżasz do pracy już nie 7 godzin rano, ale półtora godziny, to, to na, na, tym, na to się kładzie nacisk, na, to, na tym ludziom zależy w pierwszej kolejności, zanim będą narzekać na to, czy mogę pisać wiersze, które będą cenzurowane, czy też nie. No właśnie, bo to są takie rzeczy, których my tutaj nie dostrzegamy, a które na przykład zauważyłem czytając swoją książkę, kwestie infrastruktury, kwestia dostępu do mediów w staczeniu, prąd, woda, gaz czy, 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 czy kanalizacja. Mhm. W, w twojej książce ten moment twojego przybycia do Lagos, mhm. tego momentu, kiedy, e, kiedy jeżeli chodzi o kwestie infrastrukturalne, to rzuca się w oczy to, że musieliście mieć generator prądu. Tak, to co u nas jest oczywiste, tam jest luksusem i na odwrót, prawda? że tam prąd i woda bieżąca i możliwość wyjścia na spacer, dojechania gdzieś i zarządzania swoim czasem, biorąc pod uwagę korki w mieście, to jest coś, co my bierzemy już za pewnik. Tam to jest niesamowity luksus. No, a z drugiej strony z uwagi na ogromną biedę i bezrobocie, to to, co u nas jest luksusem, typu kierowca, sprzątaczka, kucharz, tam jest w zasadzie czymś... Elementy i manety klasy średniej. Tak, tak. Mhm. I z tym się też potem można zapatrywać, dlaczego pewien status quo jest utrzymywany i tak dalej, i tak dalej. Ale to już nie wiem, czy to jest temat na tę rozmowę. Mhm. A powiedz mi, czy, czy, czy ty jako, jako biały możesz potwierdzić, jako biały człowiek, możesz potwierdzić to, co mówił tutaj Sebastian Mikosz, który mówił, że on jest jako biały menedżer w Kenii, spotkał się z czymś, co nazwał on odwróconym rasizmem. Tak. No ale de facto jest to rasizm mhm. po prostu wobec białych ludzi, których łatwo jest oskarżyć o to, że przyjechał z Zachodu i chce nas, po, chce po prostu wydrenować tak. nasze pieniądze, chce nas okraść. Eee, spotkałeś się? Eee, tak, jak Sto najbardziej. Eee, natomiast nie, nie chcę się stawiać, znaczy, mówiąc to, że jest rasizm wobec białych, nie mówię to, nie chcę się stawiać w, w postaci eee, ofiary, no bo hmm. jednak biorąc pod uwagę przynajmniej ostatnie 300 czy kilkaset lat, to, to bia białym wyszedł ten rasizm najlepiej. <noise> A, więc jak najbardziej jesteśmy też eee, Obiektem rasizmu, natomiast bilans jest tak czy siak pozytywny. Jesteśmy o wiele bardziej uprzywilejowani w o wiele większej ilości sytuacji społecznych, mm -hmm. żeby sobie czasem no, móc wliczyć w koszta te, 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 te animozje czy, czy jakieś konflikty związane z tym rasizmem czarnych wobec białych, który. I jest reaktywne, prawda? No bo ciężko powiedzieć, czy czarni od razu byli rasistami wobec białych, natomiast na pewno mają trochę powodów do tego, powodów, aby, tak? Tak, tak. Aby, aby być przynajmniej ostrożnymi. Zastanawiam się, czy, czy w przypadku Chińczyków, czy, czy u Chińczyków, którzy przybywają też do Afryki, jest dostrzegalna taka postawa rasistowska, oceniająca, krytykująca. Ja widziałem jakiś dokument, hmm. no, ale to akurat był było też wschodnie wybrzeże Afryki, gdzie, gdzie jeden z menedżerów chińskich, troszeczkę nakręcony przez dziennikarza rozmawiającego z nim, mhm. w pewnym momencie rozmowy zaczął mówić o tym: No tak, pan nie, nie, oni gorzej pracują, wie pan, to to jest mhm. gorzej pracują, nie zasługują na takie pieniądze. Mhm. E, no to też metody pracy wprowadzane przez chińskich menedżerów w Afryce mhm. są też ciekawe, bo w zasadzie oni często sprawdzają robotników po prostu mhm. z Chin, którzy pracują według chińskiego prawa pracy, a nie według prawa mhm. pracy. Lokalnego. Wydaje mi się, że ja, ja mam zbyt, zbyt ubogie doświadczenia, żeby generalizować, natomiast wielokrotnie spotkałem się z historiami, opiniami osób z Nigerii, z Kenii, z krajów afrykańskich, którzy bardzo często podróżują do Chin dla biznesu. I mówią, że dość często spotykają się tam z sytuacjami, gdzie wyczuwa się rasizm, i mówią nawet, że częściej niż w Europie. I biorąc pod uwagę, jak głębokie są różnice kulturowe pomiędzy Europą i, i, i Azją, nie zdziwiłbym się, gdyby asymilacja między kulturami afrykańskimi a azjatyckimi powodowała również o wiele ostrzejsze. Um, Jakie napięcie na tle rasowe. Może nie ma tej historii negatywnej, natomiast na pewno jest duża różnica kulturowa i efekt może być ten sam. W którym roku związałeś się z Afryką? Koniec 2012. Koniec 2012 roku, czyli już 7 lat mm -hmm. za chwilę. Zastanawiam się, co takiego jest w tym kontynencie, co tak pociąga te inwestycje chińskie za sobą. No, oczywiście może być to na przykład. No już dosyć duże spenetrowanie gospodarki krajów Środkowej Azji czy, 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 czy Europy, ale może jest coś jeszcze. Wiesz co, wydaje mi się, że trzeba podzielić inwestycje chińskie na, 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 dwie, na, dwie, na dwa rodzaje. Absolutna większość wszystkich inwestycji chińskich podyktowana jest czynnikami geopolitycznymi. Wszystkie projekty to są projekty de facto rządowe, które służą zbudowaniu odpowiedniej sfery wpływów, dostępowi do surowców. No często jest tak, że my u Was zbudujemy lotnisko i tak dalej, wydajecie nam prawo pierwokupu na, na coś innego, albo gwarantujecie nam cenę na jakiegoś surowca i tak dalej. Bo jak patrzymy, jak, jak drastycznie rośnie wymiana chińsko-afrykańska, bo to są wzrosty kilkudziesięcioprocentowe rok do roku od wielu lat. To zawsze import i eksport jest wyrównane. Zawsze rośnie to naraz. I to pokazuje, że tam zawsze z inwestycją idzie e, też chęć zakupu surowców, bo Chiny tego potrzebują. E, więc to są na pewno, na pewno czynniki geopolityczne. Natomiast z drugiej strony, o tym był ciekawy artykuł w Financial Times ostatnio, jeśli mogę zarekomendować, hmm, The Other Side of Chinese Investments in Africa, to, to, jest, to, są, to jest Rzesza, to jest armia niemalże e, chińskich przedsiębiorców, e, którzy przyjechali przenieśli się, wyemigrowali do Afryki i założyli firmę, która. W, w analizach, w raportach nie jest firmą chińską, bo jest zarejestrowaną. W Nigerii. Często jest tak, że wspólnikami oficjalnymi są, są jacyś przedstawiciele afrykańscy i tego Chińczyka tam do końca nie widać, natomiast jest to firma założona przez obywatela Chin jako firma afrykańska. I tutaj mówimy o milionie już Chińczyków w Afryce. Mój gest, jako ktoś, kto tam siedzi od 7 lat, to spokojnie z 10% to nie są tylko pracownicy, ale, ale przedsiębiorcy. I oni rzeczywiście robią to dla powodów czysto komercyjnych i to zacytuję. Takiego przedsiębiorcy z tego artykułu Financial Times, który powiedział, że no Afryka teraz daje takie możliwości jak inne lat 70., bo na takie szybkie możliwości zbudowania majątku już w Chinach podobno szansy nie ma. A dla nich te wszystkie trudy budowy biznesu w Afryce, bo jak budujesz fabrykę, to musisz de facto zbudować sobie całe miasto no tak. z własną armią elektrownią. i elektrownią i tak dalej, to dla nich to, to jest. To oni to już przerabiali w, w Chinach w latach 70. To podam przykład. No jak my zakładaliśmy jeden z biznesów e komersowych w tym roku 2012, to internet penetration, penetracja internetu była jakieś średnio 25-30% w skali kontynentu. A jak Jack Ma zakładał Alibaba, to to był 1% w mm -hmm. skali Chin. No <laughs> Także... tak, to no tak, jeszcze, no skala kraju jeszcze, prawda, działa Tak, po jeszcze, na no, Ale po. po ale wracając jeszcze, to w takim razie co jakby generuje taką możliwość, taką możliwość zarobku? Niektórzy mówią surowce, niektórzy mówią e, no właśnie internet, ale też mhm. to te, ten specyficzne afrykańskie podejście do mhm. internetu czy konsumpcja internetu. Więc jak mówimy na te takie inwestycje direct, foreign direct investments, to tam jest bodajże 30% transport, infrastruktura, bodajże 10% w real estate i, i dobre kilkanaście procent w różnego rodzaju materiału, surowce, także po to, po to z przyczyn geopolitycznych robią to Chiny, natomiast jak patrzymy na inwestycje czysto komercyjne w Afryce i chińskich przedsięwzięć, no to, to tam zdecydowanie dominuje fabryki, produkcja, produkcja dóbr na miejscu, czyli Trochę też budowanie sobie konkurencji dla naszych krajanów, którzy dotychczas wszystko importowali z Chin, ale kto, jak nie Chińczycy, doskonale sobie zdaje sprawę, że trzeba budować, znaleźć miejsce na ten overcapacity i znaleźć nowe miejsca na produkcję. To też stawia w świetnym miejscu lokalne fabryki w Nigerii, które nagle z dnia na dzień, po tym, co się wydarzyło z uwagi na sytuację polityczną między Stanami a Chinami tego rodzaju produkty nagle stały się wiele bardziej konkurencyjne. No tak, no tak bo zaraz będą jeszcze wyższymi cłami pewnie obłożone te produkty chińskie, więc tak. oni mogą, tak. mogą rosnąć. A jeżeli chodzi o internet? Pamiętam, jak w jednej z naszych rozmów e, powiedziałeś mi, że podejście, czy kon, właśnie sposób konsumpcji internetu przez mieszkańców Afryki jest zupełnie inny niż, niż okay. w Europie, czy może w Stanach. To, to A o wiele proszę. bardziej podobny do tego chińskiego modelu. Tak. Czyli jaki? Przede wszystkim, przede wszystkim ruch mobilny. Jak patrzymy na... Jak patrzy, mamy jedno na urządzenie mobilne, które jest z nami, które wykorzystujemy do wszystkiego. Poczynając od sprawdzenia SMS-a od naszego znajomego, kończąc na obejrzeniu całej... całej yes. SMS-a to od mamy, wiesz. Raczej. SMS od mamy, czy to wiadomości to... na Whatsappie, czy na WeChacie. Na, na WeChat jest w Chinach. Kończąc na obejrzeniu całej... Całej serii odcinków z jakiegoś tam chińskiego Netflixa, bo domyślam się, że Chiny mają na każdy duży biznes, który nam się wydaje ogromny, swoją wersję. I to trzeba, totalnie trzeba było zredefiniować budowanie usług. Podam też przykład audiobooków. Audiobooki w Polsce czy w Europie rozwijają się dzięki ludziom, którzy chcą, są ambitni, chcą się rozwijać, mają mało czasu, więc sobie optymalizują słuchanie audiobooka, trenując, gotując, sprzątając czy jeżdżąc samochodem. Natomiast w Afryce audiobooki są przede wszystkim słuchane przez ludzi w wioskach, przez młodzież, która wieczorem, jak już nie ma światła, to nie ma szansy czytać książki, ale ma jeszcze baterię w telefonie. Także audiobooki są napędzane przez zupełnie inny target klientów i Chiny to rozumieją. Fakt, że już w Chinach już od dawna rozwijane są tak zwane mega aplikacje, że mamy WeChat, gdzie w zasadzie robimy wszystko: przerwamy pieniądze, kupujemy, kupujemy bilety do kina czy zamawiamy jedzenie. U nas już od dawna Facebook starał się wprowadzać nowe rzeczy, ale my jeszcze robimy mieć dużo aplikacji do wielu różnych rzeczy. Także ten model. Zachowań konsumenckich jest, jest inny i wydaje mi się, że bliższy Chinom w Afryce niż, niż Europie. Ja, ja często powtarzałem, jak patrzymy na to, co się rozwinie w, w Chinach, to powinniśmy bardziej częściej, częściej, o wiele częściej patrzeć na, 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 na wschód niż na, na północ i zachód. Hmm. A to powiedz mi jeszcze, co stało się z taką akcją, która kiedyś była dość mocno reklamowana w Polsce? Go, Afryka było takie hasło, polskie firmy. Do Afryki dużo się wtedy o tym mówiło, potem przyszła zmiana rządów, w zasadzie o projekcie się już uh -huh. przestało tak, tak, tak dużo mówić i uh. nie ma nas. Polskie plany, imperium kolonialnego już... Wiesz to, to chyba tak dobrze, jak jak że, że my nigdy nic przed... tam nie skolonizowaliśmy. Uh. Nie, nie miałem nigdy styczności z programem Go Afryka, poza tym, że o nim słyszałem. Pamiętam, jak przyjechałem do, do Nigerii tam w 2012, to zauważyłem, jak, i to było dla mnie nowością, zauważyłem, jak działają inne kraje, że tworzyły pewne półrządowo-półprywatne instytucje, w które de facto ludzie z doświadczeniem w biznesie zajmowali się tą częścią dyplomacji, kiedy w Polsce nawet kwestia sfera biznesowa była delegowana do tak, takich dyplomatów z krwi i kości, którzy są niesamowicie ocenieni, jeśli. Wchodzą w grę sprawy między krajami dyplomatyczne, natomiast nie do końca potrafią przynieść wartość, jeśli chodzi o, o biznes. Natomiast to się bodajże mocno zmienia, bo zmieniły, nastąpiły zmiany strukturalne. Mamy teraz Polską Agencję Inwestycji i Handlu. Tak, i powstały te biura rozsiane po, po, po całym świecie. Tak. Ostatnio miałem, miałem okazję być zaproszony na, na prelekcję, właśnie na temat RPA dla polskich przedsiębiorców. Oni mają teraz zupełnie nowy plan na rozwój. Wiem, kogo zatrudniają w RPA i w Nigerii czy w Kenii, bo był, była był prowadzony proces rekrutacji. Wiem, jacy ludzie brali w niej udział, wiem, kto się dostał. I tutaj widzę, tutaj widzę zmianę, na lepsze. zmianę na lepszą. Tak, przede wszystkim dlatego, że wydzielili nową komórkę, która nie zajmuje się dyplomacją, ale zajmuje się stricte biznesem. Zatrudnili ludzi z backgroundem biznesowym i przede wszystkim jesteśmy na miejscu. Będziemy mieć fizyczne biura, gdzie nawet firmy powstające, polskie, stające się zaczynać w Nigerii czy w Kenii, będą mogły korzystać z przestrzeni coworkingowej, takie fajne... Widzę tam dużo, dużo, dużo ciekawych zmian i mam, mam jak to się mówi, duże nadzieje co do tego projektu. A nie za późno? No. Podobno jak jest za późno, to znaczy, że to jest dość dobry timing. <noise> Bo to znaczy, że już wiesz na pewno... No wszyscy już są tam, oczywiście, że... Że, 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 że za późno. No. Marek Smysłowski, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Wszystkie nasze podcasty znajdziecie na stronie